Beata zamawia pizzę na swoją imprezę urodzinową. Chce, żeby każdy gość zjadł cztery kawałki pizzy i chce zaprosić 16 osób. Zamawia gigantyczne pizze takie wielkości koła od ciężarówki i każda taka pizza podzielona jest aż na 12 kawałków. Dosyć dużo informacji. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jeżeli Beata zamówiła siedem pizz, to ile zostanie dodatkowych kawałków po tym, jak każdy zje swoje cztery? Zacznijmy może od obliczenia, ile Beata będzie miała wszystkich kawałków, a potem może policzymy, ile kawałków zjedzą wszyscy zaproszeni goście, 16 osób, a potem zobaczymy, ile kawałków zostanie. No to ile będzie razem wszystkich kawałków? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i policzenia tego samodzielnie. Zamówiła 7 pizz. Ile będzie wszystkich kawałków? No to jedziemy. 7 pizz. Jeżeli wiemy, że każda pizza ma 12 kawałków, to pomnożymy tę siódemkę razy 12 kawałków na jedną pizzę i w wyniku otrzymamy liczbę wszystkich kawałków we wszystkich pizzach razem. 7 razy 12 równa się 84 wszystkich kawałków. Tyle Beata zamówiła kawałków pizzy. Teraz zastanówmy się, ile kawałków zje 16 osób. Mamy 16 osób, każda zje 4 kawałki, razy 4 kawałki na osobę. 16 razy 4 to 64 kawałki. Tyle będzie zjedzone przez te 16 osób. No to ile zostanie? Jeżeli zamówiła 84, zjedzone zostaną 64, to 84 odjąć 64 równa się 20. Zamówione, zjedzone zostało. Jak się już wszyscy najedzą swoimi 4 kawałkami, to jeszcze dodatkowo zostanie Beacie 20 kawałków. Nieźle, nieźle. Schowaj do lodówki, będzie na śniadanie.